Więc pomału zaczynamy. Widzimy, że mamy już parę osób w poczekalni. Możecie dać znać na czacie, że już jesteście, albo jeżeli są jakieś również problemy techniczne, to można pisać również wydarzenie na Facebooku. I jeżeli oczywiście są jakieś pytania, to również można w każdej chwili na czacie do nas się zwrócić. Na pewno ten początek zrobimy taki spokojny, bo jeszcze osoby będą dołączać. Ktoś pisze na czacie, można się przywitać. Dzień dobry wszystkim. Można dać znać, że jesteście. Możecie napisać też, skąd jesteście. I pomału będziemy zaczynać, więc jeszcze raz witam na webinarze Kongresu Ruchów Miejskich. Dzisiaj rozmawiamy o książce pana profesora Famaty i Miejski Grunt, a dyskutować będą Lech Mergler z Poznania i Marcin Skrzypek z Lublina. Ja się nazywam Paweł Górny, jestem z Bydgoszczy i będę prowadził to spotkanie raczej tak od strony tylko technicznej. Mam informację, że wszystko działa na czacie fantastycznie. Więc przejdźmy pomału do naszej dyskusji, żeby też tutaj nie przedłużać. Ja pozwolę sobie może słowo takiego wstępu, ze wstępu do książki właśnie. Myślę, że warto to powiedzieć na początku. Miejski grunt jest, proszę mnie korygować, gdyby jednak była inna interpretacja, jest bardzo ciekawym ujęciem, bo też mówi o tym, że to jest właśnie grunt, po którym stąpamy, czyli te wszystkie zmiany, które tam są opisane na przestrzeni tych 250 lat, bo podtytuł brzmi 250 lat polskiej gry z nowoczesnością, są tą bazą, może nawet można powiedzieć bazą techniczną, którą na co dzień używamy, a rzadko kiedy sobie z tego zdajemy sprawę. Głównie właśnie mówimy o miastach, gdzie ta infrastruktura czasami, najczęściej była nawet budowana przez zupełnie kogoś innego. Wydaje się dla nas teraz zupełnie przeźroczysta, a jednak warto spojrzeć czy pomyśleć o tym, kto i kiedy i dlaczego ją wybudował. To nas zbliża do tej idei wygodnego miasta, czy komfortowego, czy bezpiecznego miasta, która nam tu w Kongresie Ruchów Miejskich przyświeca. I w tym kontekście są to raczej takie poglądy może kojarzone bardziej z lewą stroną strony politycznej. Dlatego muszę powiedzieć, panie profesorze Rafale, że się dziwię, że pan przyjął to zaproszenie jako osoba wywodząca się raczej ze środowisk konserwatywnych. Może trochę zaczynam nietypowo, oczywiście oprócz podziękowań za udział, ale jednak wydaje się, że może to są dosyć dalekie od siebie poglądy, a może wręcz przeciwnie. Może jest tak, że właśnie te tematy miejskie, miastopogląd, jak mówi Lech Mergler, jeden z założycieli Kongresu Ruchów Miejskich, może to jest coś, co właśnie łączy ponad podziałami. Za chwilę sobie na te pytania i inne odpowiemy. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że to spotkanie jest nagrywane, będzie można później obejrzeć na YouTubie KRM-u. O czacie już mówiłem, zachęcam do przywitania się, do przedstawienia się i myślę, że będziemy już pomału zaczynać. Jeszcze jeden wątek taki chciałbym tutaj poruszyć, który może gdzieś tutaj w swoich rozmowach ujmiecie. Analizy takie geopolityczne mówią, że jesteśmy dosłownie w przededniu wojny w Europie znowu, tuż za naszą wschodnią granicą. Czy widzimy na przykład tutaj bardzo poważne zagrożenie dla Polski, czy dla terenów takich, które w tej chwili uznajemy jako polskie, na pewno do tych czasów zaboru wrócimy, lub też dwudziestolecia międzywojennego. Jak w tym kontekście byśmy to widzieli? Więc pierwsze swoje pytania kieruję do pana profesora. Jak tutaj ten konflikt środowisk, no i w tym czasie, w jakim teraz jesteśmy, jakby do tego odnieść zapisy, o których mowa jest w książce. Jeżeli my patrzymy na konserwatyzm taki, jaki dzisiaj jest na scenie politycznej, to konserwatystą nie jestem. Zresztą bardzo wiele poglądów, jakie wyznawałem w latach 90., zrewidowałem, myślę inaczej o Polsce, o sobie, o świecie, więc konserwatyzm dla mnie jest poglądem, który wyznawałem, ale dzisiaj zapewne
zapewne bym się do niego nie przyznał i nie jestem też człowiekiem lewicy. Kiedyś upewniłem się w jakimś wywiadzie z Michałem Sutowskim, który się długo zastanawiał, drapał w głowę, w końcu powiedział, no, że chyba jednak nie jestem, więc myślę, że to nie jest z naszego punktu widzenia bardzo istotne. Może ktoś sobie coś wyjaśni ze słów, które będę mówił. Jestem bardzo krytyczny wobec polskiej centroprawicy i dzisiaj pewnie bliżej mi jest do lewej strony, ale to wszystko jeszcze się może zmienić, bo to nie na tym polega istota tych poglądów, o których dzisiaj rozmawiamy, a które dla mnie są najważniejsze. Miasto jest dla mnie takim bytem fascynującym w zasadzie bez względu na to, co myślę o partiach politycznych, gospodarce i tak dalej. Jest wciągające, a ta fascynacja bardzo się zwiększyła, od kiedy wyprowadziłem się z Warszawy i zacząłem się uczyć innych miast. To nie jest takie proste. Większość ludzi się uczy dużych miast i one są łatwiejsze do uczenia się niż te mniejsze. W drugą stronę jest pod pewnymi względami trudniej, ale to jest coś, co bym powiedział, że dla mnie było też istotnym motywem pisania tej książki. To znaczy ona na pewno zaczęła się od kontaktu z Nowym Sączem i próby zrozumienia tego miasta, potem Bielska Białej, ale potem też ta książka jest wydeptana i jest książką, która opiera się też na, no myślę, że ładnych paru tysiącach kilometrów zrobionych przez miasto, tak? Nie tylko polskie. Więc to jest coś, co jest istotne. Ja ją tak pisałem, żeby przestrzec przed czymś, co jest pod wieloma względami złem, absolutnym z punktu widzenia miasta, społeczeństwa, normalnego człowieka, czyli wojną. To jest książka, która mimo wszystkich państwowych przekonań, jakie żywię, jest książką antywojenną, nawet może momentami antywojskową. Znaczy, jak ktoś lubi te klimaty, jak ktoś lubi Jarosława Haszka, no to być może będzie mu kilka razy przyjemnie i zrozumie, że wydaje mi się, oczywiście to nie jest książka o tym, że państwa nie powinny utrzymywać formacji wojskowych. To absolutnie tak nie jest. Natomiast jest z ogromnym dystansem wobec tego fragmentu nowoczesności, który jest propagandą wojskową, który jest propagandą taką patriotyczną w różnych wydaniach, niekoniecznie polskich. To nie jest, akurat tu Polska nie jest niczym nadzwyczajnym, więc wydaje mi się, że przesłanie najprostsze jest takie, że wojna jest dla miast kataklizmem. Zresztą wojenny rozdział dotyczący II wojny światowej cały umieściłem w Lublinie, bo wydawało mi się, że my bardzo dobrze znamy historię Warszawy. My bardzo dobrze czujemy te takie romantyczno, można powiedzieć, wojskowe wątki historii II wojny światowej, natomiast zapominamy o czymś, co jest udziałem większości społeczeństwa polskiego, to znaczy o mizerii, nędzy wojny, o jej okrucieństwie, ale też takiej beznadziejności, o totalnym zniszczeniu. No więc w tej chwili myślę o wszystkich konfliktach wojennych, które mogą nam zagrozić jako o pewnym największym nieszczęściu, ale też no, rozumiem, że to jak jesteśmy do tego przygotowani, co się może wydarzyć, nie jest tematem naszego spotkania, więc nie będę dalej opowiadał o rzeczach, które dzieją się rzeczywiście za wschodnią granicą. Natomiast to wydaje mi się, że przestroga jest jasna. Żadnych wielkich nadziei z wojnami bym nie wiązał i nie postrzegałbym jako coś, co jest ma tą swoją piękną, wspaniałą kartę. Tu jestem bardzo sceptyczny wobec takiej pozycji. W tym wątku nieco wcześniej właśnie mówiliśmy, że raczej skłaniamy się tu wszyscy w tej dyskusji do właśnie tego pewnego miastopoglądu, a nie tego, czy on jest bardziej, powiedzmy, nacechowany lewicowo czy prawicowo. Tu bym chciał właśnie do dyskusji wywołać Lecha Melglera. Właśnie piszesz o takich lokalnych liderach miejskich, zastanawiając się, na ile właśnie powinien być polityczny w znaczeniu polityki, w znaczeniu partii politycznych, a na ile właśnie ten miastopogląd jest swego rodzaju polityką i na ile ruchy miejskie są polityczne. Ja mam mówić? Zapraszam.
Witam wszystkich. Mnie nie widać z powodów technicznych, a nie, że się ukrywam, to z góry przepraszam, chociaż próbowałem. Ty zasygnalizowałeś, Paweł, to takie trochę szersze pytanie, ale do tego, co Rafał mówił, jesteśmy chyba zwolennikami umiarkowanego postępu w granicach prawa, że zacytuję Haszka. I twoja książka ma tę właściwość, że jest w niej tyle treści. Ja właściwie jak ją próbowałem przedstawić w naszym środowisku w formie takiej impresji, może nawet bardziej niż recenzji, to właściwie nie było wiadomo, jak to wybrać, bo tu wszystko było ważne. To jest też ogromne, ty mówiłeś o tych tysiącach kilometrów, no to było naprawdę chyba dużo tysięcy kilometrów. Więc to trochę inaczej do tego podszedłem, to znaczy pomijając moją indywidualną satysfakcję z lektury jako powiedzmy kogoś, kto jest ciekaw świata, bo jest to bardzo odkrywcza dla mnie i świeża książka, to był też zamysł interesowny, żeby pokazać naszemu środowisku rzecz, książkę, dzieło, która jak gdyby wzmacnia materiałem faktograficznym, historycznym nasze przeświadczenia, nasze praktyki, nasze idee, właśnie miastopogląd, o którym Paweł wspomniałeś. Tam nawet gdzieś w którym miejscu to powinowactwo w punktach chyba jest wymienione. Ja tu patrzę ta codzienność, no właśnie, budowanie, otwartość i tak dalej. Progresywność bez fanatyzmu, bo to ta dyskusja lewica, prawica, można być konserwatystą progresywnym, prawda? I tak dalej. No więc ja w związku z tym chciałbym dodać taki wątek zaproponować, może bardziej niż pytanie, mianowicie istotnym takim nurtem w książce jest przekaz o pojedynczych ludziach bądź grupach, środowiskach, ale właśnie takich lokalnych, które w bardzo różnych okolicznościach historycznych, politycznych, ekonomicznych i tak dalej lokalnie dokonywały takich konstruktywnych działań, które prowadziły do jakiejś poprawy warunków życia, funkcjonowania miasta czy skoku rozwojowego. I to było pod zaborami, to było w tym o momencie, w którym Polska traciła niepodległość, było w II Rzeczpospolitej, było za komuny. Ja nawet w sprawie Nowego Sącza to był taki jakiś materiał niedawno o tym, jak to w Nowym Sączu za komuny, chyba korzystając z koneksji do Cyrankiewicza, miasto się wyłamało z centralnego planowania i przez kilkadziesiąt lat budowało alternatywną gospodarkę i tam kupę rzeczy się udało dokonać. I mi się wydaje, że znaczy się nie wydaje, bo jestem pewny, że takie postaci, no jeszcze jest ten rosyjski prezydent pod zaborami, który nawet wbrew opinii trochę budował kanalizację. No ja jestem Poznaniak z Wołynia, czyli urodzony w Poznaniu, ale wywodzący się z Wołynia, więc znam te poznańskie tradycje i to, co tam jest mowa o Placu Wolności, pisałeś o Raczyńskich i tak dalej. No mnóstwo jest takich personalnych, bardzo twórczych przykładów, które są niejako w opozycji, czy raczej są alternatywne do takich wzorów właśnie bohaterszczyzny. Ja tutaj złośliwie specjalnie mówię martyrologicznej. Teraz pytanie, nie pytanie, no wątek, czy takie wzory, których ty opisujesz, te postacie, których działalność przedstawiasz jako jeden z istotnych nurtów, czy one dzisiaj mogą być jakimiś wzorami zaangażowania i aktywności obywatelskiej, zwłaszcza w tych takich porąbanych czasach tej wojny plemiennej, konfliktu, tej polityczności upartyjnionej do granicy jeszcze z tym no, grożącym konfliktem. No i czy my jako ruchy miejskie, twoim zdaniem, bo też czytałem opinię w paru materiałach o ruchach miejskich, tam gdzieś to zauważasz nas. Czy jesteśmy też takim przykładem, ale z całym, że tak powiem pokorą, bo nasze możliwości wykonawcze nie są specjalnie duże i czy my mamy tu jeszcze też coś do roboty? No taki wątek
pozytywnego budowania w warunkach pokoju i kreatywnego, czy to jest wzór, czy my jesteśmy tu przykładem dobrym jako ruchy miejskie i czy jeszcze mamy jakąś perspektywę. Tak, to ja zacznę od tych bohaterów, bo prawdę mówiąc w ogóle jak przystępowałem do książki, o ile miasta miały swoje teczki, kartoteki, to nie było takiego zamiaru dydaktycznego, żeby pokazać postaci. Ja, dla mnie było oczywiste, że są jacyś sprawcy i tam, gdzie udało mi się ustalić tych sprawców, to ja ich próbuję nazwać, ale jedyna rzecz, którą bym powiedział, że jest taką bardzo silną nauczką, to jest to, że ci sprawcy są bardzo różni, nie tylko kiedy chodzi o poglądy, nie tylko jak chodzi o rolę, no bo ta rola rosyjskiego prezydenta miasta jest właśnie taką rolą czarną prawie w naszej historii, ale też rola innego bohatera, o którym ja piszę, pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, Władysława Kruczka. To też nie jest jakiś świetlany przykład, który ja bym chciał młodzieży opowiadać w budujących jakichś kawałkach. Natomiast książka jest w tym sensie dla dorosłych, żeby zrozumieć, że dobre skutki wynikają czasami z takich sobie całkiem przeciętnych życiorysów. No, w sensie przeciętnych, że pełnych bardzo silnych osobistych ambicji, czasami chciwości, czasami działania na granicy prawa. No, bo po tym sprawem ma tam trzech czy czterech pozornie pozytywnych bohaterów. Henryk Łubieński, który buduje Dąbrowę Górniczą, czyli hutę bankową ówczesną. Ale to jest raczej powiedzenie, żebyśmy na siebie w tej sferze, jak coś tworzymy w mieście, przekształcamy, patrzyli czasami też trochę większym dystansem i mniej właśnie szukając takich bohaterów, którzy by nam pasowali idealnie właśnie, żeby młodzieży opowiedzieć takie chrzepiące serce historię z dużym podtekstem etycznym. W książce nie ma indeksu osób, więc to nie jest książka o sprawcach tak naprawdę. To jest książka o tym, co się zmieniało i jak się zmieniało. Każdy musi sobie ten wątek sprawstwa dopowiedzieć, natomiast rzeczywiście to, na czym mi zależało, to żeby wzbudzić w ludziach apetyt na działanie, które zostawia po sobie ślad w mieście. To jest coś bardzo ważnego, no taki możliwie pozytywny, tak, bo oczywiście można też coś porządnie sknocić. Jeżeli tak mówimy, no to ja bym powiedział, że to drugie pytanie o to, czy ruchy miejskie są takimi pozytywnymi bohaterami, no nawet są w tym sensie pozytywnymi, że nie mają na sobie tych różnych skaz, które będą mieli, myślę, że jak za 50 lat ktoś będzie pisał historię polskiego samorządu, no to już będzie wiadomo, że różnie bywało, że nie wszystkie intencje były świetlane, że mieliśmy do czynienia i z korupcją, i z głupotą, i z różnymi wadami ludzkimi, które nie sprawiły mimo których te miasta się jakoś tam rozwijały. I oczywiście, że był spór o miasta, bo to też jest ważne. Dla mnie na przykład działalność kilkudziesięciu polskich fabrykantów, którzy zmieniali rzeczywistość, nie jest czymś bardzo jednoznacznie chwalebnym. Tak? Ja sobie zdaję sprawę, że to było kosztem ogromnych nieszczęść i tego, co ładnie się w czasach, kiedy chodziłem do szkoły, nazywało po prostu wyzyskiem. I to jest prawda, tak? Wyzyskiem ludzi, którzy przychodzili często ze wsi właśnie do pracy w fabryce i pracowali w nieludzkich warunkach, spali w nieludzkich warunkach i tak dalej. Więc ta historia nie jest taką jednoznacznie pozytywną. Wydaje mi się, że w tym kontekście oczywiście ruchy miejskie są takim bardzo, bardzo pozytywnym bohaterem również właśnie w tym wymiarze. Natomiast miara sukcesu, no to jest to, co pozostanie. Czasami pozostanie w działalności prewencyjnej, znaczy, że udało się coś powstrzymać, że udało się jakiś teren zielony w mieście ochronić, że udało się zmienić postawę samorządowców. Ja uważam, że to jest, znaczy gdybym miał powiedzieć, gdzie jest największy sukces ruchów miejskich, to, że wszyscy, nawet najbardziej zagorzali, nie będę wymieniał, bo to, że się zmienili, to dobrze, najbardziej zagorzali tacy zwolennicy starego myślenia o mieście, się
lekko pozmienili, albo przynajmniej przyjęli w urzędzie kogoś, kto się tam zajął albo rowerami, albo zielenią, albo czymś. No, tą rewolucję ja dostrzegam. To jest sukces taki trochę może nawet częściowo dla was rozczarowujący, no, że to oni się zmienili, a nie ruchy miejskie doszły do władzy, że nie zawsze mogły to same robić. Ale ja obserwując politykę miejską też no, bardzo często uważam, że to dojście do władzy mogłoby się skończyć nieciekawie, to znaczy w tym sensie, że jest ileś konieczności, ileś takich systemowych pułapek zastawionych na ludzi, którzy z dobrymi intencjami wchodzą czasami, więc łatwiej może nawet w mniejszym mieście, gdzie to jest bardziej ogarnialne przez jednostkę. Natomiast jak widzę, jak szybko nowi prezydenci toną w swoich ratuszach, toną w sensie takim społecznym, tak jak tutaj uwzględniają głos pana dyrektora, który to robi od 40 lat i się świetnie zna, tam jakąś konieczność, bo spółka miejska, bo coś. To jest bardzo duże ryzyko, więc nie wiem, czy taktycznie dla ruchów miejskich największym zwycięstwem nie jest to, które już odniosły. To znaczy ta bardzo duża korekta agendy miejskiej i to, że te miasta są sprogresywniały bardzo mocno. Nawet Kraków, w którym pracuję, może nawet mniej Bielsko, w którym mieszkam, tak? Ale że bardzo dużo miast robi taką korektę i moim zdaniem będzie robiła, bo ona się stała w pewnym sensie modą. Dla mnie lata 90., czy nawet jeszcze pierwsza dekada XXI wieku, to jest taka, ja o tym bardzo często piszę, rządy centroprawicowych prezydentów. Centroprawicowych, żeby od razu powiedzieć, z PiS-u, Platformy, SLD, z wszystkich partii, tak? I wszyscy byli centroprawicowi. Bo świetnie sobie byli dogadani z lokalnym duchowieństwem, mieli bardzo takie... Kiedyś Cezary Michalski, szydząc z tego, mówił, że to nie jest żadne pokolenie JP2, tylko JKM, więc poglądy Korwina-Mikke prawie wyznawali. Ja pamiętam, jakim szokiem było, jak bardzo wielu samorządowców mówiło o tym, że transport publiczny to jest dla dzieci i staruszków, tak? I że rozważać zmiany jakieś to byłoby nieporozumienie. No teraz na szczęście bardzo wielu już tak nie uważa, więc to bym powiedział, że jest bardzo duża korekta, bardzo duża zmiana i nawet jak już nic więcej się nie zmieni, to w tej historii miast odegraliście bardzo ważną rolę, a być może jest jeszcze jakaś następna, tylko pytanie jest, będzie bardzo trudne do zdefiniowania, no bo można iść w kierunku watchdoga takiego samorządowego, czyli patrzeć na ręce władzy. To jest bardzo trudne i szalenie ryzykowne dla wielu. No tutaj powiedzmy, że takim to najbardziej warszawskie miasto jest nasze, chyba poszło w takim kierunku. No albo można iść w kierunku właśnie pracy u podstaw i pokazywania wielu korek, których miasto wymaga. Też patrzenie władzy na ręce ma pewien sens, to znaczy moim zdaniem część miejskich aktywistów jest po prostu bardzo nam potrzebna, to znaczy miasta, w którym oni występują mają trochę lepszy balans, zwłaszcza wobec upadku dziennikarstwa lokalnego. Znaczy tam, gdzie nie ma niezależnej, stawiającej się gazety, aktywiści są po prostu punktem wyjścia jakiegokolwiek patrzenia władzy na ręce, nawet jak się czasami mylą, nawet jeżeli czasami gdzieś przesadzą czy coś, to tam obywatel jest szczęśliwszy, bo nie jest sam na sam z władzą. Tak bym na to odpowiedział, więc ruchy miejskie pewnie stoją przed różnymi transformacjami, to nie jest coś, co da się zaprojektować, ale ten pierwszy sukces już bym odnotował bardzo mocno. No to są bardzo ciekawe słowa, szczególnie w kontekście, że jednak celem jest zmiana, a nie mówienie o zmianie albo namawianie, nazwijmy to, włodarzy miast do zmiany. No bardzo interesujące. Mnie właśnie zastanawiam, na ile jednak jako ruchy miejskie czujemy, że jest satysfakcja, bo się agenda rozmowy zmieniła, a na ile jednak chcielibyśmy też być odpowiedzialni za tą zmianę, tak? Mówiąc po prostu ją tworzyć i o tym decydować, a nie gdzieś się ucierać właśnie ciągle z tymi takimi już zasiedzianymi w wielu przypadkach włodarzami miast, a zupełnie może jeszcze inne rozwiązanie, czyli pewna taka partia samorządowców, partia ruchów miejskich, partia właśnie takich progresywnych poglądów osób,
Tu wiem, że Lechu, jeszcze też w tym kontekście chciałeś, ten wątek chciałeś poruszyć. No tak, bo poniekąd Rafał podprowadziłeś trochę. Ja tylko powiem, że mam też taki klimat, takie odczucie, że trochę ruchy miejskie muszą się wymyślać na nowo. To znaczy, że to, co się dało zrobić, to się zrobiło, ale jest inna sytuacja, jesteśmy w innym miejscu. A mamy potencjał również polityczny, w węższym partyjnym sensie, takim instytucjonalnym, bo są jakieś nasze koleżanki są w Sejmie, ktoś gdzieś jest prezydentem miasta, ktoś jest wice albo był, są radni, ale to jak gdyby pytanie, czy to jest ten kierunek, no to jest pytanie. Natomiast ty pisałeś dokładnie o technokratycznych prezydentach czy samorządowcach technokratycznych centroprawicowych. Ja myślę, od razu Grobelny, nasz długoletni prezydent, którego udało się usunąć, przypomniał. Pytanie mam, idąc tym tropem, że gdzieś to już chyba Paweł powiedział, czy to powiedziałeś o partii samorządowej. Otóż samorządowcy to są, chodzi mi o funkcyjnych, tak, czyli prezydentów, burmistrzów, ogłosili, i to w kilka odsłon, bo to już od trzech lat chyba próbują zbudować jakąś strukturę, ale ostatnio ogłosili, powołali stowarzyszenie, nie, federację, i ogłosili, że będą też walczyć o miejsca w parlamencie. I teraz pytanie jest takie, czy ty uważasz, mając tą ogromną wiedzę o historii miast, zwłaszcza tej najnowszej, że potencjał polityczny autonomicznych tych naszych samorządnych miast, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy one walczą trochę o obronę tej samorządności, czy to otwiera jakąś perspektywę na zmianę realiów w Polsce? Bo doświadczenie między innymi kongresu jest takie, że właśnie kongres wziął się z tego, że zlokalizowaliśmy bariery zmian w miastach tkwiące w prawie krajowym, nie tylko w takiej lub innej woli bądź jej braku lokalnie, ale w przepisach, w prawie przestrzennym, samorządowym i tak dalej. I to głównie chodzi o to, żeby wywierać presję na zmiany krajowe. Taka jest geneza kongresu. No a w tej chwili to się zaostrza, bo mamy te konflikt o szkoły, tu mamy konflikt o pieniądze, tam mamy konflikt o środowisko, za chwilę o kolejne rzeczy. I kwestia właśnie, czy burmistrze mają rządzić światem, czy burmistrzowie i prezydenci w Polsce mogą, jak gdyby, mając ogromny potencjał tak naprawdę cywilizacyjny, finansowy i społeczny, jednak zmienić kraj w sensie całości, jak uważasz? Dobrze, to zacznę rzeczywiście od tego tytułu niefortunnego dla mnie bardzo książki Barbera. Ja tej książki nie lubię z różnych powodów, ale również dlatego, że ona robi taki błąd, to z mojego punktu widzenia, przeciwstawiając ludzi z miasta ludziom ze wsi, czego ja bardzo nie lubię, mimo że jestem przegorzałym mieszczuchem. Ale ja bym powiedział, że bardzo łatwo odpowiedzieć na to pytanie, parafrazując ten tytuł. Ja bym chciał świata, ja bym chciał Polski, w którym burmistrzowie i prezydenci rządzą miastami, ale naprawdę mogą nimi rządzić, a nie w bardzo wielu przypadkach partycypować w rządzeniu, musieć się dogadywać, nie mieć tej siły sprawczej. I to jest coś, co jest takim niedokonaniem cały czas naszej reformy. I mogę powiedzieć tak, że wszystkie przypadki organizowania partii samorządowej są do tego stopnia nieudane, że we mnie wywołują raczej znudzenie, chociaż się tematyką interesuję, to co muszę, jaką reakcję muszą mieć zwykli ludzie. Ja pamiętam zresztą pierwszą nauczkę, którą dostałem w Rzeszowie, bardzo dobrą, i bym ją powtarzał wszystkim samorządowcom, którzy się wybierają gdzieś do parlamentu, jak prezydent Ferenc startował na senatora. I pierwszy, ja bardzo lubię z taksówkarzami w miastach, których nie znam, rozmawiać. Pierwszy taksówkarz mi powiedział: ja jestem za rękami i nogami za prezydentem Ferencem i dlatego zagłosuję na jego przeciwnika do senatu. Bo nie chcę się go pozbywać z miasta. Tak? Zresztą to tak naprawdę najmniej rozsądna rzecz. No, raczej wielu z nich zostaje rozczarowującymi, przeciętnymi senatorami, posłami, gdzieś tam głosującymi zgodnie z partyjną logiką. To nie jest nic dobrego. Natomiast zmiana, którą ja... No bo właśnie wchodzą w te partyjne mechanizmy, nie? A pytanie, czy by stworzyli tę samorządową partię, nazwijmy, roboczą. Naprawdę uważam, że siła ciążenia jest ogromna. Bardzo trudno by sobie można to wyobrazić. Ale
Ja bym powiedział, że jest inna zmiana, która we mnie budziłaby ogromną nadzieję, bo samorządy rzeczywiście muszą mieć większy wpływ, ale jako samorządy na to, co się dzieje w Polsce. Ja bym wrócił do idei Senatu jako Izby Samorządowej, co więcej powoływanej przez radnych, no tu jest oczywiście kwestia szczegółów i techniki, przez radnych gmin i radnych miast. Tak? To znaczy z zachowaniem proporcji ludności, ale bo to jest szansa na dwie rzeczy. To znaczy pierwsza rzecz to jest oczywiście samorząd powinien w swoich sprawach, no tych, które dotyczą właśnie samorządu, mieć siłę blokującą na poziomie ogólnopaństwowym. Czyli jeżeli coś zagraża samorządności, powinna być izba, która to mówi, ale też w sprawach drobnych, no, która jest się w stanie postawić właśnie z tej perspektywy rzeczom niekorzystnym dla funkcjonowania samorządu. Natomiast druga rzecz to jest też próba uratowania rad miast, bo jedną ze słabości, która jest słabością polskiego samorządu, że on się strasznie zmenedżeryzował również przez to, jak rozliczany jest prezydent, a jeszcze na start w 2002 roku ci prezydenci dostali europejskie pieniądze. No więc po prostu byli specjalistami od wydawania pieniędzy, nie musieli się za bardzo z nikim dogadać, nie musieli szukać w mieście oparcia w ludziach i jakby tworzyć samorządu właśnie takiego, który jest współpracą, tylko musieli sprawnie złożyć wniosek o pieniądze, dostać, zrealizować, rozliczyć. To był pewien model, który nam podyktowała logika zmiany, jaką było wejście do Unii, no ale teraz jesteśmy w innej sytuacji. Natomiast z radami stały się bardzo różne złe rzeczy. Ja się interesowałem historią Rady Nowego Sącza, jak tam przyjechałem i to była rada bogata w indywidualności, a potem z roku na rok było coraz gorzej, coraz bardziej takie partykularne jakieś interesy właśnie załatwiane przez radnego, żeby się wykazać z prezydentem miasta poza jakby salą obrad. No i to trochę zeszło na psy, więc albo bez partykularne, powrotu... albo polityczne właśnie. Różne, ale nie czasami nawet dobre. No, czasami właśnie radny się chciał wykazać, że może załatwić i załatwił, że tej dziury już nie ma albo że tam jest przeżony chodnik. Czasami to były rzeczy bardzo dobre, tylko że jak gdyby straciła się pewna siła rady jako organu dla mnie naturalnie samorządowego. Więc jeżeli bym robił gdzieś zmiany, to wzmacniał pozycję rady w mieście, a nie zakładał partię samorządowców. No i jeżeli dałoby się zbudować Senat, gdzie bardzo dobre miejsce właśnie dla różnych byłych prezydentów miast czy burmistrzów, którym ta dwukadencyjność nie pozwoli na kontynuację już swojej misji, żeby wykorzystać ich wiedzę, pozycję, autorytet w samorządzie. Natomiast no, bardzo słabo widzę partię samorządowców, zwłaszcza, że ona też by stanęła za chwilę przed wszystkimi tymi problemami, przed którymi stają partie, bo to w innej książce i w innych realiach niesamorządowych powiedziałem, że dla mnie największym problemem jest to, czy Kaczyński i Tusk byli tak źli, że popsuli polską politykę, czy polityka polska i te elity średniego szczebla były tak złe, że popsuły Kaczyńskiego i Tuska. Nie mam w tej sprawie jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy uważam, że mogło być trochę tak i trochę tak, a wtedy to jest poważne memento dla każdego, kto robi partię polityczną. A właśnie też chcieliśmy o innych też dziełach powiedzieć. Poprzednia książka zapowiadająca niejako miejski grunt, czyli Wyjście awaryjne, nakreśla pewne tutaj już wątki. Marcin, ty chciałeś o tym rozmawiać? Może właśnie teraz byś zadał pytanie? Tak, zaraz zadam pytanie, tylko też chciałem się odnieść do jakby do tego dominującego o tej narracji, która się pojawiła wcześniej, bo po pierwsze, no właśnie ja bym chciał jakby odbić trochę od myślenia tymi kategoriami światopoglądów politycznych, różnych podziałów na to, kto kim jest i tak dalej, bo to po prostu pączkuje, te określenia pączkują w nieskończoność. I też jakby zadeklarować, że ja jako animator kultury szukam w twojej książce i w Wyjściu awaryjnym jakichś wzorców, to znaczy interesują mnie takie kategorie normatywne, na których ludzie mogliby się oprzeć, robią coś sensownego w swoim życiu. I dla mnie jest bardzo ważny jakby wykonywalność
pewnych wartości, założeń, które są i w wyjściu awaryjnym, i w miejskim gruncie. I jest to związane też z miejscem mojej pracy, którą chciałbym też tak by pokazać jako przykład, że myślenie miastem nie jest abstrakcją, tylko jest czymś bardzo konkretnym. I ja pracuję w Bramie Grodzkiej, w ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i wtedy, kiedy on powstawał, to nie mówiło się o miejskim gruncie czy o ruchach miejskich, tylko to były małe ojczyzny wówczas. I był sobie Teatr NN, czyli taka grupa artystów, którzy się nazywali trochę tak artystycznie, nazwa bez nazwy jak gdyby, taka poza trochę artystyczna, ale też połączona z otwartością na to, co miało przyjść, bo to był początek demokracji, nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało. I oni się osiedlili w Bramie Grodzkiej, bo chcieli, to zabytkowie, chcieli być na swoim i odkryli po prostu, że ta Brama Grodzka była kiedyś nazywana żydowską i to po prostu zdeterminowało ich decyzję, że nie mogą, będąc w tym miejscu, mając ten grunt właśnie pod nogami, nie mogą dalej się zajmować teatrem takim lekkodusznym, tworzyć nowe sztuki, tylko muszą zająć się pamięcią, która po prostu była wtedy zaniedbana. I to stopniowo ten determinizm taki właśnie przestrzenny, lokalizacyjny, geograficzny, oczywiście przeniósł się też na inne tematy, także zajmujemy się w ogóle miastem. I to jest, tutaj spróbuję udostępnić, pokazać, jak to wygląda w praktyce. To jest na przykład, mam nadzieję, że widać to zdjęcie. Powiedzcie mi, czy widać? Jeszcze nie. Aha, dobrze. To muszę może udostępnić, dobrze. To jest na przykład taki właśnie przykład praktycznego myślenia instytucjonalnego, środowisko spotkań. To było niezależne, nielegalne wydawnictwo, od którego też się zaczynał ruch wydawniczy. I to jest lista stu kilkudziesięciu osób, które po prostu stanowiły taką sieć współpracy umożliwiającą pisanie i kolportaż tego pisma. Także na przykład to jest taki przykład miejskiego myślenia w praktyce, o którym być może kiedyś powstanie jakaś twoja kolejna książka. I teraz wracając już, żeby nie przedłużać tego tematu, wracając do tego aspektu wykonawczego, tego, o czym piszesz, Rafale, to spytam się, czy to wyjście awaryjne, czym jest to tytułowe wyjście awaryjne, bo ja nie znalazłem takiej jasnej definicji tego tytułu. I czy widzisz jakichś kandydatów na to, że oni to wyjście awaryjne znaleźli? Wyjście awaryjne jest taką bardzo prostą metaforą, że szukamy w polityce bardzo często wyjścia przez główne drzwi, czyli wygrać wybory do Sejmu, nasza ulubiona partia, wreszcie coś się zmieni, tutaj podpiszemy jakąś ustawę, wejdzie w życie, a bardzo dużo zmian, i to potem trochę też pisałem w miejskim gruncie, dokonuje się w zupełnie inny sposób, niejako właśnie bocznymi drzwiami, bo ktoś się uparł, bo ktoś zaczął coś robić. Wydaje mi się, że to jest nazwanie pewnej metody, ale też odwołanie się do pewnego problemu, jaki dzisiaj mamy. To znaczy, ja bardzo często, jak rozmawiam z dziennikarzami, wiem, że to jest ich taki podstawowy chleb, to oni mnie pytają o 56 komentarz do tego, co się dzieje na scenie politycznej. Większość komentarzy mógłbym już, że tak powiem, metodą kopiuj i wklej dawać sprzed 5 lat, bo niewiele się zmienia. Natomiast w bardzo niewielkim stopniu, niewielu dziennikarzy interesuje te zmiany, które naprawdę zachodzą. Tak? Ja się umówiłem z Janem Wróblem w TOK FM, że powiem o zmianach, które zaszły w ostatnim roku, ale których nie widzimy.
Tak, no, na przykład, że coraz więcej mamy przejść pieszych tam, gdzie były dotąd tylko podziemne. Ktoś może powiedzieć, że to jest straszne duperele, to już, ale dla kogoś, kto na przykład ma kłopoty z chodzeniem, to jest rewolucja większa niż wszystkie, o których media trąbią od rana do wieczora. Więc te zmiany i to, że w Warszawie, Krakowie, jeszcze na razie nie w Bielsku, widzę na przykład łąki miejskie, tak? Tereny inne, inaczej myślanej, przemyślanej zieleni. W Bielsku mi postawili donicę na razie na rynku, więc to nie było fajne, ale że coś się zaczyna innego dziać, no to są te różne wyjścia awaryjne. Dla mnie wyjście awaryjne to jest uniknięcie presji tego, że szukamy jednego wielkiego zwycięstwa wyborczego nad wszystkimi siłami zła i siły dobra dojdą do władzy, już zawsze będzie dobrze, na rzecz myślenia takiego, żeby właśnie szukać wyjść czasami nawet właśnie poza tym głównym rozstrzygnięciem sporów politycznych, bo my się z tym sporem zestarzejemy i dojdziemy do wniosku, że wszystko ciekawe działo się poza nim. To jest o wyjściu awaryjnym, żeby szukać tych wyjść i dróg poprawy, bo ja uważam, że no na przykład dzisiaj los polskiej szkoły, oczywiście można się emocjonować każdą wypowiedzią twojego ziomka Przemysława Czarnka, no ale ja już nie mam siły, prawdę mówiąc, a ja wiem, jako wychowanek PRL-owskiej szkoły, że ci wszyscy ministrowie edukacji byli nikim wobec szarej masy nauczycielskiej, która i tak robiła swoje. Tak? Oczywiście były rzeczy złe, bo ja pamiętam stan wojenny w mojej szkole, ale 3-4 nauczycieli się przejęło stanem wojennym, reszta robiła swoje lub wręcz tamtym przeszkadzała w indoktrynacji. No więc wydaje mi się, że te wojny się toczą właśnie takie prawdziwe o przyszłość, czy bitwy o przyszłość toczą się na tych poziomach. Ty mówisz o kulturze, ja bym powiedział właśnie jeszcze o edukacji, o w ogóle stanie sektora publicznego, o tym, co się zmieni w szkołach wyższych, w których pracuję. Znaczy jest bardzo dużo pól takich, gdzie się naprawdę rzeczy rozstrzygają. A jak zastanawiamy się nad najbardziej istotnymi problemami, no, czy Polska będzie, jakie zajmie stanowisko wobec kryzysu klimatycznego, to naprawdę jedna rzecz to jest budżet, ustawy, regulacje prawne, a druga rzecz to jest to, co będzie już robione potem w miastach. Tak, Kraków, w którym pracuję, jest pozytywnym przykładem zmian smogowych. Bielsko jest w ogonie, no, a są miasta górskie, gminy górskie, które z roku na rok kopcą i smrodzą coraz bardziej. Więc są różne, znaczy to mnie bardziej interesowało i to było wezwanie do tego, żeby szukać wyjść takich, gdzie polityka może być sprawcza, ciekawa, działalność może być sprawcza i ciekawa poza głównym konfliktem, co do którego no, tam próbowałem pokazać jego pewną jałowość. Mhm. Czyli to wyjście awaryjne, można powiedzieć, jest takie pełzające. Pełzające na pewno, twojej... tak. No właśnie. No inne metafory, ale tak, pełzające wyjście. Bo szczerze mówiąc, no ten tytuł, jak również ten miejski grunt mnie inspiruje i tak bardzo przyciąga, jednak do pewnego takiego myślenia, no nie powiem, że rewolucyjnego, ale do osiągnięcia, do pewnego takiego punktu przegięcia, żeby zacząć myśleć radykalnie na inne tematy niż dotychczas. Bo jeżeli popatrzymy na powiedzmy tytuły gazet, no to rzeczywiście tam się pojawiają te tematy inne, alternatywne, awaryjne, można powiedzieć. Ale jeżeli popatrzymy na budżety, jeżeli popatrzymy na to, jakimi wartościami politycy próbują oczarować obywateli, to, no to 90% tego wszystkiego to jest stare wyjście, nie awaryjne, tylko to co po prostu było. I jedna rzecz tutaj mnie, taki cytat mi się spodobał w wyjściu awaryjnym na koniec, że ona się może pojawić, jeżeli garstka myślących ludzi będzie chciała mówić, pisać i myśleć inaczej niż dotąd. Ale tak się zastanawiam, może oni to już robią, tylko po prostu dlatego, że robią to inaczej, to nie są zauważani. I czy ta garstka może stać się mainstreamem?
Tak, to rzeczywiście w tej formule jest pewna pułapka, na pewno już tacy są, natomiast to jest powiedzenie też, że możliwa jest zmiana polegająca na tym, że ktoś mówi, dobra, ja już dłużej nie będę w tym tkwił, w tym takim bipolarnym świecie, który tak naprawdę sprawia, że nic, mam poczucie, że nic nie mogę, przynajmniej do tych wyborów, do których musimy się przygotować i po raz kolejny wygrać albo coś. Natomiast, że jest sens w takim podjęciu innego rodzaju pracy, tak? To znaczy właśnie tak, jak powiedziałeś, to czasami jest wejście w czyjeś buty. No jak się czyta Miejski Grunt, to jest jasne, że bardzo wiele rzeczy powstawało poza tym głównym nurtem wydarzeń. Ja pracując nad książką następną, czytam gazety z okresu PRL-u i te gazety też, mimo że to jest, tam już nie było żadnej walki politycznej wielkiej, one też przeoczają wszystko, co ważne. No, są kolejne narady w aktywu ważne, stal się leje i tak dalej, ale jak szukam, kiedy, jakie osiedle, kiedy kto podjął decyzję, żeby tu szpital, to się kompletnie wymyka. Więc to jest w ogóle jakiś taki naturalny w ogóle pewnie paradoks historii. Natomiast w tym, co powiedziałeś, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i o ile pełzające wyjście awaryjne nie jest tym, co bym chciał dalej reklamować, to ja pamiętam z czasów młodości pełzającą kontrrewolucję, to może być pełzająca rewolucja być absolutnie może, to znaczy, bo ludzie mają poczucie, trzeba coś zmienić, natomiast wychodzi im z tego bardzo mocnego, rewolucyjnego postanowienia coś małego, ale zmiana w dobrą stronę. To znaczy, my czasami mamy poczucie, że coś jest rewolucyjne, odbieramy to jako rewolucyjną zmianę na granicy skandalu i nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkiego, cośmy sobie pomyśleli, tak? Ale musimy myśleć czasami bardzo radykalnie, w tym sensie i to w ogóle właśnie nie w kategoriach tylko światopoglądowych, ale na radykalnej zmiany. Taka jest nowoczesność, to znaczy nagle ludzie mówią, nie będziecie pod adresem robotników, nie będziecie tak mieszkać, macie mieć przewiewne, nasłonecznione mieszkania, suche, nie musicie mieszkać w takim cyfie, w jakim mieszkacie. Tak? I jest coś, co w ciągu 50 lat rzeczywiście się zmienia, bo to, co chciałem, jedna z rzeczy, które chciałem powiedzieć, to że jest naprawdę bardzo ważne i ta kwestia mieszkaniowa jest jednym z rodzeni nowoczesności, jak ludzie mieszkają, że to jest, że tu się dokonała rewolucja i ta część rewolucji, która się dokonała w PRL-u, trzeba czapkę z głowy zdjąć i powiedzieć, że się dokonała, tak? Nie dyskutując, czy gdyby był kapitalizm, a gdyby był socjalizm, a gdyby taki, śmaki, to jest część, kawał naszej historii. Zamieszkaliśmy w większości, naprawdę ogromnej większości w PRL-u w przyzwoitych warunkach, godziwych. Co więcej, nawet teraz niektóre osiedla, jak sady żoliborskie, trochę mnie słychać, gdyby można było ściszyć dźwięk, są teraz uznawane za całkiem racjonalnie zaplanowane, sensownie, z dostępem do usług, z dostępem do edukacji. Zaintrygował mnie ten wątek następnej książki. Pokusimy się, żeby dwa zdania powiedzieć, zareklamować? Tak, książka będzie się zaczynała na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Więc będzie mrocznie i z odniesieniami do globalnego kapitalizmu. Jak zrozumiałem, czasy PRL. Nie tylko. Nie, to bardziej skomplikowane. W zasadzie poza czasami. Nie, to nie będzie książka historyczna, tak jak Miejski Grunt. A już więcej nic nie powiem. Dzięki. Wracając do Miejskiego Gruntu właśnie. Czas na kolejną rundę pytań. Lech? Zapraszam. Dobrze. Już. Dla mnie temat pod nazwą paternalizm jest jakoś szalenie ważny i nie jest to konkret. U ciebie przejawia się, ja go widziałam w paru tekstach publicystycznych przede wszystkim, w wywiadach albo w samodzielnych artykułach. W zasadzie sam doszedłem do tego, że jest to jeden z takich stanowiących wymiarów jakiejś ontologii naszego życia publicznego, prywatnego, wszelakiego. I wydaje mi się, że to jest wielka rzecz, że to eksponujesz, ale też wydaje mi się, że fajnie by było trochę o tym opowiedzieć, ponieważ no, paternalizm to jest czymś, co jakby wisi w powietrzu, tak jak smog, niekoniecznie go widać czy czuć,
dopóki nie dojdzie do jakiegoś dramatu, tam ktoś kogoś zabije albo jest jakiś skandal albo coś, natomiast on jakby przenika całe nasze życie od skali mikro do makro. I ja mam w swoim czasie zetknąłem się, chciałem cię zapytać, czy to właśnie też o to chodzi, bo zetknąłem się z takim przekazem człowieka z zewnątrz, zresztą wydawcy bardzo ciekawej postaci, to jest pastor Robert Gamble, wydawca, on kiedyś słuchał ludzi cierpiących i powiedział, że w Polsce jest tak, że rodzice nie słuchają dzieci, nauczyciele nie słuchają uczniów, politycy nie słuchają obywateli, szefowie nie słuchają pracowników, księża nie słuchają wiernych, małżonkowie siebie nawzajem nie słuchają, a ci pierwsi, których wymieniłem, mają zawsze rację. I czy w tym nie tkwi taka istota, no może nie istota, ale taki bardzo powszechny wymiar paternalizmu i czy można go ująć słowem hierarchiczność, tak, że paternalizm w Polsce to jest po prostu wszechobecna hierarchiczność i co z tego wynika dla demokracji? To jest właściwie moje pytanie, czy w ogóle demokracja jest możliwa w świecie, w którym no jest to wyższe niższe, jak u Gombrowicza, tak? Ci wyżej, ci niżej, to gdzie partnerstwo? Jeżeli byś mógł parę zdań na ten temat powiedzieć, żeby też jakby to przybliżyć naszej publiczności, też sam jestem ciekaw, czy trafnie odczytuję ten twój przekaz. Tak, to jest dla mnie jedna z ważniejszych spraw, takich, które się przez dekadę, dwie będą działy w Polsce. Będzie to raczej pełzająca rewolucja, to znaczy będzie miała swoje akty rewolucyjne, ale będzie musiała być pilnowana potem, żeby się wszystko nie rozeszło po kościach. I ten rewolucyjny wymiar paternalizmu, jeżeli mam gdzieś pokazać, to on był w manifestacjach z jesieni sprzed półtorej roku, tak? Manifestacjach po wprowadzeniu pełnego zakazu aborcji przez Trybunał. No więc to i ja broniąc tych formy tej manifestacji i literalnie okrzyków, jakie wtedy padały, uważałem, że to jest, znaczy to jak wygląda polski paternalizm uprawnia takie krzyczenie. Tak, tak krzyczeć nie należy przy każdej byle jakiej okazji, ale tu była i okazja zasadna, ale też no lata, dekady takiej postawy usprawiedliwiały to w pełni. Natomiast oczywiście ten paternalizm to jest cholerstwo takie, które jest absolutnie wszędzie i co więcej nie jest bardzo wyraźnie skorelowane z prawicowością, a lewicowość jest od tego wolna i tak dalej. No, bardzo skądinąd liberalne społeczności, jakimi są w większości uczelnie wyższe, chorują na ten paternalizm w sposób straszny, bo ja bym powiedział tak, łagodna forma, z którą trzeba walczyć, jak ktoś już jest wrogiem paternalizmu, to jest relacja mistrz-uczeń i ciągle przychodzenie do studentów z tą wyobrażeniem osoby, że się jest mistrzem. Ja próbuję sam budować inną metaforę i namawiam, jeżeli ktoś pracuje z naturalnej rzeczy z młodszymi ludźmi, żeby raczej mieć metaforę korepetytora. To znaczy kogoś, kto ma im pomóc przygotować ich do egzaminu, przygotować ich do różnych rzeczy, które spotkają w życiu, no bo to ona jest bardziej partnerska, tak? Ona zakłada coś takiego, że no nie wiemy wszystkiego. Oczywiście też nie można w tej sytuacji skłamać. No korepetytor dlatego przychodzi na te spotkania, że wie trochę więcej, ale nie jest kimś, kto ma studentowi powiedzieć, jak kim być, włożyć mu do głowy wszystkie, czy jej do głowy wszystkie wspaniałe swoje przemyślenia. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, no to jest kwestia, która nie wyszła przy reformie Gowina i dla mnie była jej bardzo ważną skazą. Moim marzeniem od dawna jest to, żeby doktorat kończył proces dojrzewania. To znaczy, że człowiek, który dostał doktorat, jest w zasadzie absolutnym partnerem. Jasne, że może magister, no to jeszcze tam coś musi właśnie się wykazać, napisać tą prawdziwą pracę naukową, ale na tym się powinno już kończyć wszystko. I od tego momentu powinna być równość. Ja pamiętam, jak dostawałem habilitację, to pani profesor właśnie głosem pełnym takiego wtajemniczonego paternalizmu powiedziała, no teraz jesteśmy już równi, już jesteście tacy jak my, tak? No więc miałem bardzo mieszane uczucia, prawda? Bo z jednej strony radość, że to już za mną, a z drugiej strony właśnie takie wejście. I w tym sensie uważam, że też
jest bardzo dużo sytuacji, w których nie należy na przykład specjalnie się przejmować tymi tytułami naukowymi, bo one na przykład w debacie publicznej nie powinny odgrywać kluczowej roli, to, że ktoś ma tytuł naukowy, bo jako obywatele jesteśmy równi. No więc ileś takich rzeczy jest bardzo konkretnych do zrobienia i one się zaczynają już od szkoły podstawowej, na każdym kroku i też bardzo są ważne tutaj w relacjach dotyczących kobiet w przestrzeni publicznej, też musimy wiedzieć, że wisi nad nami jakiś ciężar paternalizmu, no, z którym sobie musimy radzić. Jak najmniej takich, cały czas słyszymy z ust wypowiadających się różne takie paternalistyczne, protekcjonalistyczne opinie, no to jest coś, co pewnie po prostu wymaga lat, żeby ustąpiło, no ale trzeba być na to wrażliwym i to są takie bardzo, ja uważam, że to są bardzo konkretne pola. Można też na gruncie samorządowym bardzo jasno powiedzieć, czym jest paternalizm. Jest absolutnie sprzeczny z duchem samorządu. Tak? Znaczy, ja już nie chcę jakoś przesadnie czynić z prezydenta Ferenca pomnika, ale jego sprawowanie urzędu mimo szeregu fantastycznych rzeczy, które zrobił dla Rzeszowa, był właśnie takim paternalizmem politycznym. Tak? Wszyscy są mniej zorientowani, prezydent wie najlepiej, co zrobić, prezydent tu ma doświadczenie, wszystko wie o mieście. No, oczywiście każdy prezydent wie więcej o mieście niż obywatel, tak? Natomiast powinien robić wszystko, żeby nie epatować tym, no, swoją wyższością na każdym kroku radnych, obywateli i tak dalej. To jeszcze dopytam. W tym materiale, który czytałem, to dużo miejsca poświęciłeś też Kościołowi w tym kontekście paternalizmu. Kościół polski jako taki no, bardzo mocny przykład czysto feudalnego paternalizmu no, i tak dalej, bo tu właściwie z wszystkich tych przykładów to tego zabrakło. To byśmy się zgodzili, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy się to konflikty wokół pedofilii księży i pieniędzy i różnych innych rzeczy. No ale to jest właściwie pewien paradoks, bo ja jednak mogę powiedzieć, czegoś wtedy nie rozumiałem ważnego, ale wydaje mi się, że bardzo duża część struktur Kościoła w latach 80. była mniej paternalistyczna niż dzisiaj. Tak? Znaczy, że ten paternalizm im jednak wrócił jakoś bardzo silnie wraz z powrotem władzy takiej, no tych świeckich przejawów władzy. Tak? Znaczy ten czas końcówki PRL-u był znacznie bardziej partnerski. To zresztą widać też w takich modnych modelach bycia księdzem wówczas. Tak? Dzisiaj no, będących na marginesie, oczywiście są jacyś księża, którzy w mediach społecznościowych rozmawiałem normalnym ludzkim głosem, głównie z młodzieżą, ale jest to mniejszościowe dzisiaj. Tak. Postawienie ekranu nam się zmieniły, co nas chyba sugeruje, że czas nam nieubłaganie tego spotkania biegnie. Marcin, jeszcze twoje pytania na koniec. Miałem jeszcze jedno pytanie, sorry. No to ostatnie teraz, dobrze, i wracamy do Marcina, ale proszę już zerkać. W tle mi nakazałeś. Mianowicie to jest pytanie kluczowe w tym przekazie dotyczące tego przekazu postaw, który jest w miejskim gruncie. Mianowicie etos walki, a etos budowania, bo właściwie w jakimś wielkim zakresie, moim zdaniem, ta książka jest poniekąd o tym, tak? Tylko że w konkretnych przykładach i sytuacjach. I pytanie w sumie jest takie, właśnie gdzie my obecnie jesteśmy na tej osi, gdzie z jednej strony mamy bohaterów, walkę, martyrologię, poświęcenie, powstania, nie licząc Wielkopolskiego oczywiście, bo było wygrane. Jak to było, Gloria Victis, nie, się pomyliło, a z drugiej strony mamy tych, co tam dziubdziali, budowali, tu stawiali płot, tam zakładali szkołę, szpital, więc jest to załóżmy jakieś kontinuum, mamy 30 lat rynku realnej demokracji, samorządności i tak dalej, i tak dalej, i jak ty widzisz, że tak powiem, ewolucję
czy ona w ogóle jest, bo ostatnio były jakieś takie dramatyczne doniesienia, że tylko 30% Polaków, tak jak zgniły, syty Zachód, gotowy jest bronić ojczyzny w sytuacji zagrożenia, ale to też nie, bo w Szwecji to 70 czy 60, w Finlandii 70, więc to też nie jest kryterium. Ale czy te wzory, kiedy ja pamiętam jeszcze, jak chyba byłem młodzieżą starszą, to dominującym bohaterem, wzorem osobowym dla młodych był Kmicic. Czyli taki właśnie polski facet z szablą, walczący, grzeszący, ale walczący. Natomiast czy ten inny wzór budowania, no, klecenia, działania na co dzień, poprawiania życia, a nie narażania, czy on przechodzi, czy on się jakoś utrwala, jak to widzisz? Dla mnie bardzo fajną postacią, którą bardzo lubię w tym, ja musiałem o niej napisać to w książce, jest Karol Marcinkowski, który tak. Jak jest powstanie, to idzie do powstania, walczy na Litwie, jak potem trzeba, jest jednocześnie ikoną, można powiedzieć, pozytywizmu i takiego właśnie etosu budowania, więc można być kimś takim i kimś takim jednocześnie, to nie jest sprzeczność. A pewną złośliwość, nie wymieniając z nazwiska, poświęcam wybitnemu polskiemu poecie, który siedzi w majątku Raczyńskich i do powstania się nie kwapi, chociaż chodzi za ikonę właśnie wielkiej walki. Tak? Więc tu bym po prostu był bardzo sceptyczny co do tego bardzo mocnego powiedzenia, że tu jest jedno, a tu jest drugie. Są sytuacje, w których no, jakaś postawa zbrojnej, fizycznej obrony gruntu pod nogami jest oczywista, nie wolno z tym przesadzić, nie wolno przedawkować, bo potem widzi się wroga wszędzie. Dzisiaj, jeżeli widzę młodych mężczyzn paradujących po polskich ulicach z hasłem śmierć wrogom ojczyzny, to ja nie mam wątpliwości, że to nie chodzi o żadnych nazistów z 1939 roku niemieckich czy okupanta sowieckiego, tylko jakichś tam właśnie ludzi, którzy inaczej od nich myślą o Polsce. No więc to przedawkowanie jest bardzo ważne i bardzo ważne, żeby nie podsycać walki tam, gdzie ona jest. To jest też element opowiadania o mieście wielokulturowym, które dzisiaj dla nas jest takim czymś, co sobie wyobrażamy, że wygląda no, super miło, wszyscy ze wszystkimi współpracują i się kochają. Ja opowiadam o wszystkich miastach wielokulturowych, polsko-niemieckich czy polsko-niemiecko-żydowskich, jako o miastach konfliktu narodowościowego, którego my nie możemy po prostu udawać, że nie było, tak? Znaczy możemy pokazywać postacie, które potrafiły nad nim przychodzić do porządku dziennego, no ale symbolem współczesnego miasta wielokulturowego nie tylko są, nie jest tylko Nowy Jork, ale jest również Bejrut, tak? Czyli miasto, które za tą wielokulturowość zapłaciło jakąś potworną cenę. Więc wydaje się, że tutaj po prostu to, co jest dla mnie najistotniejsze, to jest przywrócenie proporcji między tym, co jest tym ruchem zbrojnym, który od czasu do czasu może być sensowny, a nawet jak sensowny nie jest, no tak jak powstanie listopadowe, ja nie mam tutaj za bardzo rozterek, czy było sensowne, czy nie, no ale rozumiem Marcinkowskiego, który poszedł. Tak jak już jest powstanie, no to dylematy trochę odkładamy na bok. Natomiast historia Polski nie składa się z tych kilkurocznych przerw na bicie się, ale składa się w dużej mierze z rzeczy, które właśnie też trzeba dostrzec, tak? Które były treścią życia naszych przodków. Bardziej się fascynowali koleją niż cały czas sobie opowiadali o tym powstaniu listopadowym, zwłaszcza jeżeli mówimy o klasach niższych, tak? Które nie przeżywały ciągle nocy listopadowej w kółku i na okrągło. Marcin, taką... twoja ronda pytań? Zapraszam. Moment, ja jeszcze mam... Lek, nie, dziękuję. Teraz zapraszam Marcina do rozmowy. Nie mogę dopytać, sorry. Nie możesz dopytać. Jak nam zostanie czas, wrócimy. Zanotuj sobie. Cały czas Marcin, notuję. Proszę, też masz przecież całą serię pytań. Rozmawialiśmy o nich, widzieliśmy, także też chwilę czasu na ich przedyskutowanie potrzeba. Wybierz takie dwa najważniejsze teraz tej swojej obfitej listy i od nich zacznijmy. To teraz ja, tak? Zapraszam. No to ja muszę powiedzieć, że y...
Chyba się zaczynam się godzić z, jakby ze swoją. Teraz chyba odwiesiłem. Czy teraz się odwiesiłem? Teraz tak. Jest OK. Więc zaczynam się godzić z porażką, jeżeli chodzi o tą naszą rozmowę i moje cele, bo tutaj doszliśmy do rozmowy, do wniosku, że dobro dzieje się samo, gdzieś tam zawsze się dzieje i potem najwyżej po 50 latach albo 150 jesteśmy w stanie no to wydobyć. Natomiast mnie interesuje to, co Rafał napisałeś, że też w wyjściu awaryjnym, że praca jest istotna, praca nad rekonstrukcją punktów odniesienia ważnych dla wszystkich obywateli, ponieważ ona może przywrócić poczucie sensu wielu osobom, które nie mogą odnaleźć dla siebie miejsca w rządzonej logiką konfliktu przestrzeni publicznej. Ja to bardzo mocno odczuwam, tą logikę konfliktu. I z kolei w miejskim gruncie napisałeś, że wybieramy strategie usprawiedliwiające skalę wewnętrznego konfliktu. I choć dowiadujemy się z tych historii opisanych w książce czegoś ważnego, to niemal natychmiast tę wiedzę redukujemy do schematu, który pomaga nam w absolutyzowaniu wewnętrznego konfliktu. I tutaj no niestety już na samym początku jakby nastąpiły takie deklaracje, czy ktoś jest lewakiem, konserwatystą, czy kimś innym. Natomiast mnie interesuje taki wspólny kontekst, zresztą związany z tytułem naszego spotkania, czyli ten patriotyzm. Wydawało mi się, ten miejski grunt może nas po prostu pogodzić ponad podziałami, dlatego że będziemy mówić o naszych potrzebach podstawowych, że to robienie, lepsze czynienie naszego świata, życia codziennego lepszym wzbudzi po prostu w nas pewne emocje, które są istotne dla patriotyzmu i które teraz wzbudza no, właśnie studiowanie właśnie walk patriotycznych z przeszłości. Czy ten taki pozytywistyczny romantyzm jesteśmy w stanie jakoś rozdmuchać, żeby te emocje dotyczące takich pragmatycznych spraw no po prostu nami jakoś tam zawładnęły. Dobrze, to ja najpierw zacznę od być może pocieszającego, ale jednak przypomnienia, że nie rozmawialiśmy, kto jest lewakiem, a kto jest konserwatystą, tylko ja powiedziałem, że nie jestem ani tym, ani tym. Ale i co więcej, uważam, jak przyglądam się ostatnim 2-3 latom tego, co się dzieje w Polsce, to że spory, które są naprawdę ważne i ciekawe, znaczy myślę, że ciekawsze nawet dla... Lepiej może, można je zrozumieć z perspektywy kultury niż prostej politologii, na przykład spór o szczepionkę i o to, czy można nakazać, czy nie, jest ciekawy i on ma naprawdę drugie dno. Oprócz tego, że możemy uważać, że ludzie, że argumenty antyszczepionkowców są niefajne, to jednak jest pytanie, no dobra, ale to dlaczego oni tam są, gdzie są? To nie jest wszystko tłumaczone tylko i wyłącznie jednym jakimś takim określeniem mądry głupi. Tak? Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest stosunek do zmian klimatycznych. Moim zdaniem to się, no oczywiście ktoś powie, że bliżej lewicy, a dalej prawicy. Tak, ale ja widzę ludzi lewicy absolutnie, w tym samorządowców lewicy, głuchych na to wyzwanie i po prostu produkujących cały czas mity, no jakby byli w połowie XIX wieku właśnie, beton, stal, rozwój, ekonomia, wzrost gospodarczy i widzę ludzi prawicy, którzy potrafią to o tym mówić, no to w tym sensie dla mnie to się trochę łamie. Więc ja bym się absolutnie z tobą zgodził, że nawet jeżeli są podziały, to te najważniejsze w ogóle nie są po tych liniach. A co więcej, że z tymi podziałami trzeba pracować. Natomiast ja chcę powiedzieć też jedną rzecz, której bardzo wyraźnie starałem się w miejskim gruncie uniknąć i twoje pytania pokazują, że może nawet mi się udało uniknąć. To znaczy ja nie chciałem napisać kolejnej książki moralizatorskiej, kolejnej książki o tym, kto jest dobry, a kto jest zły, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło, nie lekceważąc tego, że pragnienie dobra jest czymś ważnym i pragnieniem prawdy jest czymś ważnym. Bo dla mnie na przykład podział lat 80. nie jest podziałem do zamazania. Tak? Ja nie uważam, że mógłbym być w nim po każdej ze stron. Natomiast to, co chciałem jakby powiedzieć, to że ja uznaję, że ludzie, którzy byli po przeciwnej stronie, którzy mieli całkowicie dla mnie nie do przyjęcia wizję tego, co jest dobre dla Polski, no,
którzy cieszyli się, że generał Jaruzelski wprowadza stan wojenny. No nie mogę im odmówić tego, że razem w pewnym sensie budujemy takie materialną stronę naszego życia i że mogą mieć większe zasługi niż ja miałem, tak, w różnych sprawach. To jest raczej o tym, to jest raczej o takim próbie powiedzenia, że to nie są rzeczy tak oczywiste, że dobrym ludziom może nic specjalnego nie wychodzić, a źli tak etycznie mogą, czy dwuznacznie etycznie mogą robić rzeczy pozytywne. Zresztą nieprzypadkowo kilka razy odwołuje się do Fausta Goethego, który jest na tym paradoksie oparty. Ja uważam, że tego w naszej edukacji bardzo brakuje. To znaczy, że myśmy się zatrzymali, to jeden z moich mistrzów młodości, Stanisław Brzozowski, co trochę zadaje kłam, że jest taki ze mnie konserwatysta, to jak ma takiego mistrza. Stanisław Brzozowski mówił bardzo, bardzo dobrze, no my mamy edukację tą powieściową, jaką cała Europa odebrała z trudniejszych trochę książek, złożoną na poziomie Sienkiewicza, no, gdzie rzeczywiście to prawda, że Kmicic, ale to jest już szczyt skomplikowania i wątpliwości moralnych, na jaki polski umysłowość stawia. Podczas kiedy no jednak właśnie ta dwuznaczność, którą opowiada XIX-wieczna zwłaszcza powieść, taka, która jest podstawą myślenia o sobie Zachodu, no jest właśnie taka, że trzeba sobie poradzić z różnicą klasową, trzeba sobie poradzić z zjawiskami uprzemysłowienia, z taką ambiwalencją, z dwuznacznością moralną wielu postaw, z tym, że chciało się bardzo dobrze, ale się człowiek zaplątał w coś, co wcale bardzo dobrze nie wygląda. I ja myślę, że to też jest element, który w tym sensie bym osłabił wiarę w to, ile mogą nam dać psychoterapeuci, a znacznie więcej dał roli, i to nie jest ukłon tylko pod twoim adresem, właśnie animatorom kultury, ludziom, którzy potrafią powiedzieć, zobaczcie, świat jest inaczej ułożony, bardziej skomplikowany, wasze dobre intencje mogą się okazać niższymi niż myślicie, odmawianie intencji waszym przeciwnikom jest najgorszą drogą, żeby w ogóle jakoś funkcjonować, dobrych intencji, tak? Więc tu ja bym powiedział, że jest coś takiego, co jest próbą raczej operowania na tym poziomie, jakim operuje właśnie ten taki XIX-wieczna powieść realistyczna czy trochę psychologiczna, niż mówieniem o idealnych bohaterach, tak, których się chciało widzieć. Ja mam poczucie, że właśnie tak jak, to jest dosłownie dokładnie to samo, co z paternalizmem, tak, że wszyscy musimy, zwłaszcza mężczyźni w odpowiednim wieku, spuścić z tonu i jednak się zachowywać bardziej otwarcie, normalnie i samokrytycznie, autoironicznie. Tak samo w tej podstawowej edukacji dotyczącej postaw publicznych nie zaczynać zawsze z bardzo wysokiego C moralnego. Pawle, mogę jeszcze jedno pytanie? Tak, oczywiście. Właśnie nawet chciałem tak Cię trochę sprowokować, bo we wcześniejszych rozmowach, nie wiem, czy o tym samym wątku myślisz, zwróciłeś uwagę na taki cytat właśnie z Miejskiego Gruntu. Nasze myśli są więźniami innej historii, zbudowanej wokół patriotycznych symboli, utkanej ze spraw niepewnych, wątpliwych, a zarazem z haseł budzących emocje. I wiem, że o tych emocjach też chciałeś dopytać. To znaczy tak, też dopytałem, ale na koniec... Znaczy, to jest temat długi, a też emocje. Jeszcze tylko zerkajmy na czat, bo też się pojawiają pytania. Tak, proszę, więc nie chcę wchodzić w kwestię emocji, bo to jest temat długi. Natomiast chciałem spytać o nowoczesność, bo ona jest oczywiście taka ambiwalentna i tutaj, Rafale, no, zwracasz na to uwagę, na tą ambiwalencję, że ona się wymyka na potem twórcom tej nowoczesności, tej modernizacji. Zresztą wiemy, że modernizacja to są i wodociągi, i motoryzacja, i przekop Mierzei Wiślanej, regulacja Wisły i tak dalej. Także może być zła i dobra. Natomiast znalazłem jeden bardzo ciekawy cytat, który zwraca uwagę na taki nieznany aspekt nowoczesności, o którym my nie myślimy w pierwszym skojarzeniu. Nowoczesność to w pewnym wątku dziejów wysiłek zbudowania gruntu pod nogami dla wszystkich bez wyjątku. To nie utopia idealnej równości, ale i nie ponura z dzisiejszego punktu widzenia wizja świata, w którym godne warunki życia dostępne są nielicznym. Czy ja dobrze rozumiem, że ta nowoczesność, o której ty myślisz, i ta gra z nowoczesnością, to tak naprawdę jest dążenie do tego właśnie, żeby stworzyć system dzielenia się
tym ograniczonymi zasobami przez wszystkich bez wyjątku? Tak, to znaczy i co więcej ten system rozszerzać, tak? To znaczy, bo my, nowoczesność to jest taki postęp dla mnie widzenia, dostrzegania tego, że jakieś grupy są wykluczone. Tak? W pewnym bardzo długo ludzie uważają, że to jest naturalne, tu się nie ma co dziwić. Ja myślę, że na przykład to przyszło mi przy lekturze Bourdieu, zresztą którego cytuję w wyjściu awaryjnym, że my się zorientujemy na przykład, że to, że ktoś gorzej mówi, ma mniejszy zasób językowy, nie powinno uprawniać tego typu prześladowań, jakie oferuje mu polska szkoła od pierwszej do ostatniej klasy etapu nauki, że trzeba nauczyć się z tym pracować, natomiast że jest wykluczeniem to, że ktoś, kto klasowo bardzo często, najczęściej właśnie ma takie ograniczenie, jest przez ludzi wykształconych traktowany jako ktoś gorszy, tak? I on czuje to od pierwszego ciężkiego spojrzenia nauczyciela czy nauczycielki, aż po ostatni moment edukacji, że to, że gorzej mówił, mniej miał słów, mówił z jakimś akcentem, jest elementem szykanowania, jakby miał powiedzieć, co z naszych czasów zostanie jako jakiś rodzaj wstydu. Więc tak, rzeczywiście tak jest. Natomiast fundamentem taki, który nowoczesność właśnie miała, jest ten ideał taki, żeby pewne podstawowe dla człowieka dobra. No, ja tutaj będę się czekał tego mieszkania, bo to jest absolutnie najważniejsze, tak? I było pewnym standardem i uważam, że to jest wyzwanie, które, no jak widzę, co się dzieje w Polsce, w świecie ekonomicznym, mieszkaniowym, będzie jednym z ważniejszych przez najbliższe lata jeszcze. Tak? No, oczywiście mamy pewien standard wymyślony i wiemy, jak ono powinien wyglądać, natomiast nie radzimy sobie z tym już później w praktyce. Też jeszcze jeden wątek o edukacji, choć zupełnie z innej strony. Marta pyta, czy stwierdza, że obecny system edukacji zupełnie pomija aktywny udział w życiu miasta. Czy może właśnie pewnym rozwiązaniem, czy pewną metodą na równość mieszkańców w życiu miasta byłoby wprowadzenie takich elementów do edukacji szkolnej, mocno związanych z lokalnością, z miastem? To jest też drugie pytanie właśnie, że nie uczenie o historii jako narodowym machaniu szabelką, tylko właśnie takich wręcz prostych, bliskich spraw, jak zapłacenie podatku lokalnego, czy segregowanie śmieci inaczej niż na palone w dzień i palone w noc. To prawda, to znaczy ten element edukacji jest bardzo ważny, ale też jest ważne coś, co wydaje mi się, że jest pod ręką każdego nauczyciela, nawet bez względu na to, jaka to jest klasa, czyli możliwość pokazania dzieciakom miasta. Tak? To znaczy, my jesteśmy ślepi na miasto. Bardzo często można zadać pytanie, jakiego rodzaju na przykład elementy plastyczne są na domach po drodze z domu do szkoły, spiszcie je wszystkie. Ludziom się otwierają oczy. Tego jest bardzo dużo, tak? Mozaiki różne tam, a to jakieś zwierzątka, to jakieś postacie. A to nie są przypadkowe też elementy, nie? One są często osadzone w jakimś szerszym kontekście właśnie w wystroju tych budynków. Oczywiście, ale w liceum można porozmawiać, z którego okresu, który dom pochodzi. Czy to widać, czy nie widać, czy on się różni, czy nie różni. No. Ambitniej można też porozmawiać o stylach, nie tylko żeby dzieci umiały odróżnić gotyk od baroku, co jakoś tam program szkolny liceum cały czas przewiduje, no ale żeby potrafiły powiedzieć, co to jest modernistyczne, a co to jest socrealistyczne. I no, rośnie nam pokolenie ludzi, którzy uważają, że nowa huta jest ładna, co w ogóle nie jest sprzeczne z prawdą, natomiast trzeba było się oswoić, trzeba było różne rzeczy zrozumieć i to będzie, o tym można naprawdę rozmawiać, tak? Znaczy to są rzeczy, które są fascynującą rozmową, też taką, która nauczycielowi daje bardzo duże możliwości porozmawiania z uczniami właśnie na tym wyrównującym poziomie, bo oni mogą być obserwatorami życia miejskiego. I absolutna zgoda, że w ogóle rozmowy o prawie do miasta są bardzo ważne, bo one są od barier, co zaczęliśmy rozumieć bardzo późno, 20 lat temu najwcześniej, barier architektonicznych przez bariery materialne. Są miejsca, gdzie ludzie z chudszym portfelem czują się nieswojo i nie wiedzą, czy powinni tam być jeszcze, czy nie.
aż po rzeczywiście też bariery takie, które są związane z komunikacją, tak, to znaczy tego, żeby się nauczyć funkcjonować w mieście przyjaźnie, a nie wrogo. Miasto ma masę procedur, które też to jest świetna rzecz do opowiadania, takich, które pokazują przewagę, tak? No, ta wojna samochodziarzy z rowerzystami i pieszymi, tak? Ja wam tu stanę na środku tego chodnika i nie będziecie mieli, i kobieta z wózkiem, czy mężczyzna z wózkiem nie przejdzie, bo to się nie przemknie. No więc to są ciekawe też, ja bym powiedział, może to nie są wojny miejskie, ale to są ciekawe konflikty miejskie, o których ja bym chciał, żeby o nich media mówiły więcej po prostu, tak? Bo to jest emocjonująca treść i tak jak znam bardzo dużo ludzi, którzy już ziewają na kolejną odsłonę tego, co w Sejmie, to o tym myślę, że wszyscy chcemy gadać. No, bardzo niewiele ludzi nie chce rozmawiać o tym, co zrobić z rowerzystami, czy są niebezpieczni, czy są bezpieczni, czy tam podwyższać mandaty. To są gry, które nas angażują. Tym bardziej, że to są właśnie sprawy wszystkie blisko nas, wręcz się nadające na taką edukację, nie wiem, kiedyś to się nazywało wychowanie o społeczeństwie, jak najbardziej. Nie jakaś inna odsłona przedmiotu o nazwie historia, tylko właśnie tutaj ta lokalność. Jak mówimy na przykład o historii architektury, no to dyskusja we Wrocławiu o budynku Solpolu, tak? Czy wyburzać, czy nie wyburzać. Czy to jest znak swoich czasów, czy jednak jest kicz. Bez pewnego takiego przygotowania o historii miasta, nie mówię historii takiej zbudowanej z dat, tak? Tylko z tego, dlaczego to miasto wygląda tak mozaikowo, a tak wygląda tak, a nie inaczej, no to może się wydawać, że to jest swego rodzaju kicz. Natomiast dlaczego tam była pusta działka? Dlaczego we Wrocławiu odważono się na dość nowoczesne rozwiązanie, jak na to chyba pierwsza połowa lat 90. nawet? Jak najbardziej tutaj ten wątek takiej edukacji miejskiej, edukacji lokalnej, myślę, że dobrze, gdyby był jednym z wniosków dzisiejszego spotkania. Widzę, że jest jeszcze jedno pytanie na czacie. Też proszę naszych rozmówców o jedno takie zdanie podsumowujące przemyślenie wcześniej zadanych pytań, może jeszcze jakieś udałoby się przemycić. Na czacie mamy informację, że raport Polki i Polacy o samorządności się szykuje z Fundacji Batorego. W poszukiwaniu obywatelskiej opowieści o samorządzie lokalnym, raport z badań. Jedną z konkluzji jest przeminięcie legendy założycielskiej demokratycznego samorządu lokalnego, a pytanie brzmi, czy nie powinniśmy właśnie jej zdefiniować na nowo. Trochę o tym mówiliśmy, czy bohaterem jest ten rosyjski prezydent Warszawy, czy zasługując na upamiętnienie, zresztą upamiętnione, nazwą placu, czy może jednak ten nurt historyczny jest ważniejszy i nie powinno być tego typu wątków w historii. Z drugiej strony zabór pruski, Bydgoszcz, z której pochodzę, no całkowity rozwój miasta tylko i wyłącznie za czasów zaborów pruskich. W momencie wejścia zaborcy do Bydgoszczy tam było 800 mieszkańców. Cały rozwój, kanał bydgoski, węzeł kolejowy, no tylko i wyłącznie z pieniędzy państwa zaborczego. Ciekawe tematy, niektórzy mówią, że to przecież to nie nasza historia, no z drugiej strony, no jak nie nasza, to kogo? To ja chcę powiedzieć dwie rzeczy a propos tych problemów. To jest tak, że w mieście ciekawe rzeczy dzieją się też w sferze symbolicznej. Nie wszystko, materialnej tak, ale symbole są ważne. Nie należy z tym przesadzać. To znaczy nikomu się nie poprawi od zmiany nazwy ulicy życie, tak? To znaczy, a też nie jest tak, że ta przemoc, jaka często się dzieje w tej sferze symbolicznej, czymś strasznym skutkuje. No, w czasach PRL-u wiele ulic się nazywało ulicami Lenina, Dymitrowa i Bóg wie jeszcze kogo i co. Jaki to miało skutek dla nas? No, odczytywaliśmy to jako pewną przemoc, sztuczność i skończyło się moim zdaniem porażką. Więc część bitew symbolicznych jest bezsensownych, natomiast oczywiście warto być wrażliwym na rozmaite symbole. Również ja pamiętam, że dla mnie jest bardzo było ciekawym zaskoczeniem podczas lektur właśnie o miastach, urbanistyce, jak bardzo ważna jest na przykład rzeczy, które
łagodzą nam przestrzeń albo ją czynią atrakcyjniejszą. Mówię o rzeczach plastycznych, tak? O takich rzeźbach, które są rzeźbą psa, rzeźbą małej dziewczynki, nie wiadomo, anonimowej, tak, czy postaci, tak jak w moim mieście, postaci z bajek. To są rzeczy, które czynią przestrzeń bardziej przyjazną. Ale również abstrakcyjna rzeźba też może być wartościowa. Tak? Nie musi to być pomnik od razu Adama Mickiewicza, czy Bóg wie kogo, znaczy z tego naszego takiego żelaznego arsenału. Natomiast to, co bym powiedział, że jest bardzo ważne w przeżywaniu, to i tu jest naprawdę rola, każdy może to robić we własnym obszarze, to jest rozumienie miasta. Ja czytając, skąd Państwo są, my na przykład mieszkamy w miastach często, które są jeszcze dla nas zaszyfrowane, tak? Gorzów, Szczecin, Wrocław, to są miasta, gdzie nie mamy pełnego rekordu z XIX wieku, co tam się działo, nie. To nie nasi przodkowie w nich mieszkali, ale nawet tam, gdzie mieszkali przodkowie, też ich nie rozumiemy. Ja mogę też powiedzieć o drugiej rzeczy, która może jest dla pasjonatów, ale akurat sądzę, że wśród naszych słuchaczy takich pasjonatów może być dużo. Ja bardzo dużo zyskałem dzięki turystyce miejskiej, dzięki temu, że pojechałem rzeczywiście do tych kilkudziesięciu polskich miast. Bydgoszcz zrobiła na mnie ogromnie dobre wrażenie, bo znałem ją tylko ze stereotypów i opowiadań Torunian, więc kto zna Bydgoszcz, Torunian, niech jedzie, sami się przekona. Ale oczywiście jest masę ciekawych miast, które uważam, że trzeba, do których trzeba pojechać. Bardzo często rozmawiałem z ludźmi, czy byli w Świdnicy, czy byli w Szczecinie. Tak? W dwóch miastach, które uważam, że powinny być abecadłem Polaka i młodego patrioty, ten na równi z Krakowem, Lublinem, Zakopanem i tak dalej, czyli tym arsenałem, takim podstawowym kanonem, jak się wydaje, prawda, że Warszawa, że... I to jest rzecz ważna, bo my w ten sposób się lepiej rozumiemy miejsce, w którym mieszkamy i też nie patrzymy na Polskę jako krakowskie przedmieście i okolice. Krakowskie przedmieście, mam na myśli okolice Warszawy. Tak, i to jest bardzo fascynujące doświadczenie i bardzo ciekawe i oczywiście warto jeździć po innych krajach, ale ta turystyka miejska w Polsce naprawdę to jest kilkadziesiąt miast, które warto odwiedzić. Teraz powinienem wpisywać po prostu wszystkie, żeby niczego nie pominąć, ale to się nie uda, więc na tym poprzestanę. Tak, tu całkowicie bym się zgadzał z tą konkluzją, nawet już widzę oczami wyobraźni takie city breaki anglosaskie do poszczególnych miast. Moi drodzy, spotkanie zmierza ku końcowi. Tak jak przed chwilą poprosiłem, to jeszcze jest szansa na taki krótki komentarz, pytanie, refleksję. Można też jeszcze na czacie zadać. Mówiliśmy o krakowskim przedmieściu w Warszawie, ale jest też w Lublinie. Marcin, z perspektywy Lublina coś byś dodał do naszej opowieści? To znaczy ja bym chciał tu nawiązać do tego, co Rafał powiedział i też jakby powiedzieć o swoim marzeniu z tym związanym, a mianowicie, że ten sam temat, czyli relacji na przykład pieszych i kierowców, czy pieszych i rowerzystów i kierowców, można pokazać jako antagonizm, jako konflikt, jako walkę, w ten sposób się to sprzedaje w mediach. Tak też to politycy traktują, wyrwając jak gdyby... Jednak Marcin cię przerywa. Zawiesimy to pytanie, może wyłącz kamerę. Spróbuj. Też nie wiadomo, czy nas słyszy, skoro zawiesiło. Lechu, w takim razie runda dla ciebie, a Marcinowi zaproponuję, żeby wyłączył kamerę. Ja poniekąd podzielam pewien niedosyt Marcina związany z czymś takim jak czas, tak? Czyli z góry zakładam, że myśmy tylko liznęli po łebkach pewne kwestie i ten będę się domagał replayu za czas jakiś. Być może powinniśmy bardziej precyzyjnie jakoś zdefiniować kwestie. I to jest jakby jedna rzecz, czyli no chciałbym, żebyśmy znowu gadali, tak, z Rafałem, wokół tych kwestii, o których ty piszesz, nie tylko w tych dwóch książkach i je może podrążyli bardziej, tak, w stronę takich jakichś poszukiwań bardziej określonych. A druga kwestia to jest taka, ja mam świadomość i tu wydaje mi się wielka zasługa Pawła Kubickiego i tej jego książki Wynajdywanie miejskości, że
ogromna większość mieszkańców miast, ja jestem mieszczaninem w pierwszym pokoleniu, bo moi rodzice się wywodzili z ukraińskich wsi, uczy się miasta właściwie na nowo i to chodzi nie tylko o te miasta takie jak wymieniłeś Szczecin, Wrocław, Świdnica, Koszalin i tak dalej, Zielona Góra, ale również w sumie chyba takimi osadzonymi miastami to jest tymi największymi, to jest Kraków i Poznań, ale mi tam gdzieś wyszło, że w Poznaniu połowa poznaniaków nie jest urodzona w Poznaniu, więc ruch jest też taki, że dla nich to jest nowe miasto, oni się go uczą, ale też uczymy się miejskości, o tym pisał Paweł Kubicki i wydaje mi się, że jest to proces, no i nie ma lekko, no to jest długa praca, jakąś pracę w to wnosimy jako ruchy miejskie, ale myślę sobie, że to się nie dzieje tak z roku na rok, z tygodnia na tydzień, tylko to trwa, będzie trwało, musi potrwać i też na przykład chyba najbardziej bezwładnym elementem tego jest biurokracja miejska, tak, że ona gdzieś jeszcze odtwarza w tej chwili nawet te za komuny pewne odruchy zbiorowe, a może to są uniwersalne takie zachowania biurokracji, że nie nadążają za zmianami czasu, że przepisy są, to jest jedno, że przepisy są niezbyt dopasowane do wyzwań obecnych, ale też schematy reagowania są miejskich biurokracji, są takie odwieczne, czyli jak ktoś to powiedział, że politycy nie kreują zmian, tylko za nimi podążają, a zmiany kreujemy my, czyli no, aktywni obywatele. I to na tym bym skończył. My jesteśmy ci aktywni obywatele. W każdym razie bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję również. Ja z tego wynoszę taki jeden cytat, że jakby działalność tam miejska, ruchów miejskich, to apetyt na działanie, które pozostawia pozytywny ślad w mieście. Myślę, że wątków jest poruszonych dużo. Co prawda kolejna książka, tak jak dopytywałem, jednak porusza inne tematy, ale myślę, że przy następnej publikacji też moglibyśmy się spotkać, a jeżeli nie, to jeżeli to by był jeszcze zbyt daleki czas, to może za druga odsłona tego wydania. Natomiast na pewno serdecznie polecamy Miejski Grunt, opasła książka, fantastyczna lektura, też dobre ilustracje. Może w większym albo trochę innym gronie też, żeby nowe wątki poruszyć. Myślę, że jeżeli będzie taka wola wszystkich zainteresowanych stron, jako Kongres Ruchów Miejskich oczywiście serdecznie zapraszamy i spróbujemy. Ja mogę się odnieść do jednego rzeczy z czatu. Jeżeli mówimy o ulicach miejskich, to nazwy ulic, które pokazują na funkcję ulic, funkcje różnych rzeczy, które się działy, są najstarszą tradycją. To znaczy, więc ulica Dworcowa nie jest najgorszą rzeczą, która może nam się zdarzyć. A kim był Dworcow, to trochę robiąc spoiler dla tych, co nie czytali, prawdziwe nazwisko Dworcowa jest Samuel Rotszyld. Ciąg dalszy jest w książce. Mam informację od Marcina, że niestety go wyrzuciło i nie może się zalogować. Tutaj są sugestie kolejnych gości na czacie, także potraktujmy to jako przerwę w spotkaniu, a nie koniec. Ja ze strony Kongresu Ruchów Miejskich bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za udział i po prostu do zobaczenia przy następnych spotkaniach, bo również uważam, że było bardzo inspirujące. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy. Do widzenia. Dobranoc.